Myśliborzu po raz piąty zostanie zorganizowany jarmark klasztorny, którego organizatorami są burmistrz Myśliborza Piotr Sobolewski wraz z Radą Miejską, Muzeum Pojezierza Myśliborskiego, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Myśliborski Ośrodek Kultury. Jarmark odbędzie się 28 sierpnia na Stadionie Miejskim przy ulicy 11 listopada w Myśliborzu. W programie godzina 12 msza święta w kolegiacie, godzina 13 korowód ulicami miasta z kolegiaty na stadion, godzina 13.30 otwarcie jarmarku, od godziny 14 do godziny 19.30 jarmark rękodzieł, pokazy walk, warsztaty rzemiosł dawnych, gry i zabawy, animacje dla dzieci. Godzina 19.30 koncert zespołu muzyki dawnej Viatores, godzina 20.30 fire show w wykonaniu zespołu Medeina. Serdecznie zapraszam wszystkich do zawsze gościnnego Myśliborza. Burmistrz Piotr Sobolewski.